Mistrzostwa świata. Chory jestem. No, czuję, słyszę. Mistrzostwa świata trwają. Ale mam sztab. Mamy sztab okrojony, ponieważ jeden z nas wrócił do Polski. Jeden tak. Jeden się połamał, drugi jest chory. Damian Smyk, jesteśmy z tobą. Damian Smyk zerwał więzadła. O kurwa! Także Polska ma pecha, bo moder do zdrowia wraca, to Damian Smyk akurat wypadł. Czyli jego ucinamy z tej premii, którą premier nam oczywiście, dostał, oczywiście. Bo ze względu na głupotę swoją, którą poszedł sobie tam gdzieś, nie wiadomo gdzie pokopać piłkę. No, lepiej się, nie grać w ogóle w piłkę. No ale połamać się. O. Damian, trzymaj się, Euro 2024 jest twoje. Czyli przyjdziemy na dwóch. Tak, teraz siedzimy już na dwóch. No, i to jest ten największy pozytyw. Jak to wygląda? Ograliśmy Hiszpanię, nie, ograliśmy Brazylię 4-1. Hiszpania ograła 2-1 Iran. No i teraz mamy mecz o wyjście z grupy z Hiszpanią. My wszystko wygramy, my zrobimy medal. Mówisz? Tak, a jak nie zrobimy medal, to też fajnie. Ja zapowiadałem trzecie miejsce w grupie, no na razie nie wygląda na to, no ale... Nigdy nie spełniasz swoich. Tak. Ale najwyżej będzie trzecie miejsce w grupie, to szybciej skończymy. Tak, ale to trzeba było przegrać. Wiesz co, przy tym bilansie bramkowym trzeba było dopić z Hiszpanią i z Iranem, ale to nie bardzo w to wierzę. No dobra, zobaczymy. Czy będą jakieś zmiany w składzie na Hiszpanii? Nie, na Hiszpanii nie. Tam mamy tam chyba z 5 kartek mamy, ale to nie będziemy tutaj kombinować, co? Co jak myślisz? Słuchaj, tutaj za 6-0 Czechy wygrały. Czechy z Katarem 6-0, Dania sobie 3-1. USA. 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 USA? USA. USA. Lewandowski pozostaje optymistą i o to chodzi. Czy ty też pozostajesz optymistą? Mm-hmm. To jest dla ciebie taka, prawda, mentalna podróż. Jezu, ile ludzi przyszło, zobacz. Aha. Fingix, Grix, Koulibaly, Manu Rosalén, Rafał Łoś. Rafał Łoś. Czy po zwycięstwie w meczu otwarcia stoicie teraz przed fantastyczną sposobnością ustawienia pod siebie rywalizacji w grupie? Nie. No tak, no nie, co on, ale, tak. Nie, no ale lepiej było przegrać pierwszy mecz. Pamiętaj, jak chcesz zdobyć mistrzostwo świata, to najlepiej przegrać pierwszy mecz. Tylko dwa pytania mieli do nas. Tak, co jeszcze? Chcieli się zapytać Smyka o stałe fragmenty gry. Wszyscy ta Smyka przyszli. O stałe fragmenty gry chcieli się zapytać, dlaczego tak funkcjonują. On nawet sam nie wie, dlaczego te stałe fragmenty tak funkcjonują. To mi się wydaje. Dobra, Kowal, Hiszpania. No zobacz, jak tu mamy pięknie ustawiony zespolik. Myślisz, że coś zmieniać? Ty, no ale to jakbyśmy wygrali dzisiaj, to ty, no piknik, nie? To gramy tak? No gramy, no. Słuchaj, no będą klepali, poczekaj, no słuchaj, zrobimy im pressing na Busquetsa? Do boju Polsko! O, ale widzisz, jak się ładnie nie zacina? Wystarczy ładowarkę podpiąć. To brawo. Cisną nas. No to co, dziwisz się? Nie. No będą mieli ile posiadania piłki? 99% pewnie, nie? No to. I jedziemy! Ale właśnie, Busquets. Hop. Hop. No nie, no nie w tą stronę. Do pola karnego. Daj mu piętą. Dobrze. No patrz, co się dzieje. Dobra tam. Nie, no będą u nas klepać, bo... Aj, tak możecie strzelać. Tak, to takie strzały, to weź tego. Bramkarza mogliśmy niemieckiego wystawić. Ale my gramy, ja pierdolę. No. Ja! A ten kasz ładuje z głowy, co to jest? Ofensywnie na nich. Nie, spokojnie. Spokojnie, pół godzinki, zaraz ich skontrolujemy do przerwy, zobacz. No i zobacz, oni te pekanko swoje, zobacz, bezsensowne. Sranko. Ty, no my laga na Robercika, takie było założenie. Na Bercika. Na Bercika. Bercik. No to brawo. Oj. Nie ma. No uj, jest. Uj, spalony. Co tam się zrzemnął na środku? Kiwiorek. No, kiwiorek. No to widać, że to nie jest Patryk Peda. Może by trzeba jakiegoś skrzydłowego dać, bo my gramy kaszem na skrzydle. Nie, no właśnie najlepszym skrzydłowym na mundialu. Ale Kiwior tam widzę, że rzemnął się. Dawaj tego pedę po przerwie. 0-2 w cymbał, nie podoba mi się to. Robimy jakieś zmiany? Dam ofensywnie może. Tak, daj ofensywnie. No. Słuchaj, no potrzebujemy, dawaj Milika do przodu, do lewego. Szymańskiego zdaj mi. No dawaj na dwóch. I co, Zieliński wyżej? Dawaj wyżej, tak. Boże, to w pizdy dostaniemy. Bo no i ofensywnie na nich, kuźwa. No to dawaj. Arek Milik, Arek. Może on nie umie grać w piłkę. Kto? Robert Lewandowski. No, znaczy nie, no nie żartuj, najlepsza noca po Brazylii. Daj mu. Jest! A, widzisz, nie umie grać w piłkę. Wystarczyło, powiedziałeś i zobacz. Cyk. Ale akcja. Że poklepią? O Jezu, jaka tam jest dziura.
Tam widać brak pewnej osoby. PD, no to wstaw. O inicjałach PP. No, no ten kiwior słabo, dam go za kiwiora. Dobra, sprawdźmy. Zaryzykujmy. To nie jest żadne ryzyko. To jest pewniak? Tak, to jest jak wejście do piekarni o 6 rano, wiadomo, że będą bułki. Dam, bo ten kurwa nic nie gra. Kto? Zaleski. No to zmieniaj, o trzecią zmianę daj. Dam. Tego tam, Franka. Na lewą? No. Dawaj grosiki, kurwa. Dawaj, sprawdzimy grosiki. Nacisnąłeś przycisk ofensywnie. Prowadziliśmy takie zmiany, że na razie nie możemy wyjść z połowy. Cyk. Przegraliśmy mecz. Cholera, jasna. Ale dobra, poczekaj. Grają z Brazylią Hiszpanię ostatnią kolejkę, nie? Wygrali. No ile wygrali? 2-0. No 2-0 wygrali. Ale z tej dwie czerwone kartki, chcę wyobrazić sobie. No ale to nieważne, 2-0, no zobacz, tam remis starczy z Iranem. Jak tam remis wystarczy z Iranem? Nie. Nie, bo jak Brazylia wygra, to nie. A, to nie wolno grać. Ale... Musimy wygrać z Iranem. Musimy wygrać z Iranem, no tak. Nasza grupa w eliminacjach do Mistrzostw Europy, jak coś. Bułgaria, Irlandia Północna, Ukraina, Walia. Tak na jedną tą, na jedną porażkę. ZPN jest zadowolony ze stylu, w jakim prowadzi zespół. Fajnie, dzięki, cześć, na razie. Jak gramy? Do przodu. Ale może zmienimy Szymańskiego, co? Dawaj PD za kiwiorek słaby coś ostatnio. Patrick Peda. Tak, tak. Może zmienimy całą linię pomocy. Dla jaj. Dla jaj, czy chcesz awansować? No nie, Kasza zostawiamy, ale Szymańskiego trzeba zmienić. Może dajmy na dwóch na Iran, no. A ten Zaleski nie wyglądał za dobrze. Dawaj Grosika od początku. Daj tego Franka. No dawaj Grosika. Nie wyjdziemy z grup. Jak nie wyjdziemy? Żurkowski jest słaby, to mogę Modera dać do niego. Dobrze to wygląda? Nie. Chyba jest 2022 rok, a ty Grosicki wychodzisz w pierwszym składzie. A może Kamiński? No to dawaj Kamińskiego, no widzisz, jaki jesteś. Nawet nie wiem, kogo mam na ławce. Słuchaj, ja bym zrobił pressing na BZDH. Na kogo? Na bezdechu, w bramce u nich. Ten jest dobry. Kto? Jakam masz gracz? To też zrób. Dobra, w cymbał dostaną, kurwa. Tak, tak. Dobra, jedziemy. My w czerwonych, jak coś. To widzisz, oni nie wiedzą, o co chodzi na tym boisku. Oni pressing. No. Ajajajajaj. XG mają większe te od nas. Chuj to ich. Przecież nie byli na naszej połowie. To właśnie patrzę, mówię, tak kopną. Gol! No, cyk. Arkadiuszu! Mówię, ma dwóch napastników od razu, tam z nimi tam jazda. Z tym Atomem, czy tam z czymkolwiek, co oni tam mają. Hiszpania prowadzi z Brazylią. No, to już pozamiatane. Cash! Dobrze wymyśliłem, nie? Bardzo. Gol! Ty mi zobacz sobie... Arkadiuszo! Widziałeś, jak na dwóch napastników z dziadami się wychodzi? Gol. Co tam Cash robi? Kuźwa, cofnąłeś go on tam z przodu? To jest najlepszy prawy pomocnik na świecie w tej chwili. My żeśmy go tak zrobili. 3-0 z Iranem. Reca ani jednej straty na tym mundialu. Czujesz to? Reca to jest geniusz. No. Ha! Milik będzie królem strzelców po tym meczu. Cash. Milik, zobacz. Dawaj, Moderek. Modric. Uuu, Lewandowski, ależ tu poszli. Jest jak to bez smyka idzie łatwo. Jakiś taki luzik, nie? Ty, 5-0, 42 minuta, ale dymolka. No, śmiałeś się z Kataru, że dostali tyle. Nie jestem zadowolony. Jesteś zadowolony. Nie, napisz, że nie jest. Nie, bo się obrażał. Dobra, zmiany ty, Kowal. No. Dajemy Świdra, czy nie? Niech ten lewy sobie odpocznie, ty zobacz, on już ledwo żyje. No to dawaj, jak już tak. I może klik ze Zielińskiego. No też tak, tak. Powiem ci historię. Wczoraj usiadłem sobie na posiedzenie na toalecie. Zadzwonił domofon w momencie, jak zacząłem robić kupę. No i? Stwierdziłem, że nie będę latał ze stolcem po mieszkaniu. Mam wyjebane. I co się okazało? Był to listonosz i zostawił mi awizo. Teraz muszę je odebrać. I iść na pocztę. A już idzie wiosna, już to czuję. A ja powiem ci, ja już czuję, jak jest ten, że już się zbliża jesień. Jesteś jebnięty. Bo zanim się dobrze nagrzeje ziemia w Polsce, to prawdopodobnie będzie się skracał. Zesrać się. Tak w końcówce czerwca. Będzie znaczy, upalne lato. 21 czerwca. Upalne lato. A 21 czerwca ci czy 22 powiedzą ci taką informację. Dzień jest krótszy od najdłuższego w roku, nie? A tu jeszcze nie ma lipca, nie? I już jest ten kopniak. Będzie upalne lato w tym roku, ja ci mówię. Wychodzimy z drugiego miejsca. Brazylia nie wychodzi z grupy. No. Dawaj tabelę strzelców, kuźwa. Co Lukaku? Lukaku ma już 7. No kuźwa, co go pogięło, kuźwa? Lewandowski 5. No widzisz, bo zdjęliśmy lewego, kuźwa. A Lukaku z kim on, kuźwa, nastrzelał 7? Z Nową Zelandią i z Paragwajem nastrzelał. I z Senegalem. Ale z Senegalem 0-3 dostali. Czekam na rywala. Urugwaj. Klikaj spację, a idę.
Co ty sądzisz? Nie no, Urugwaj to jebniemy chyba. No to przerwa ty, no ty idziesz, ja idę też na papierosa, nie? Paweł, ale ładnie czysto masz ten w łazience. Dobra, Kowal, jak opierdoliliśmy najlepszy zespół, drugi najlepszy zespół z Ameryki Południowej, 4-1, to chyba ogramy trzeci, czwarty najlepszy, nie? Tak 8-1. Co, jak oni Suarezem? Powiedz mi, kto da się ugryźć? Nie, no musimy Kiwiorem grać, nie mamy lewego obrońcy. Belgia odpadła. Lucacu? Nastrzelał tyle dziadom i już nie ma? A gramy na dwóch napastników czy na jednego? Ja bym zaczął dwoma. A znaczy jeszcze w gazie jaki Milik jest. A boję się, że nas skontrują. A nie mają, jak Suarezem grają, to przy tej szybkości, to słuchaj, możemy powołać Krychowiaka nawet, jak chcesz. Nie chcę. Nie? Nie, ale do Suareza by się przydał. Ta sama szybkość. Nie. Słuchaj, mamy pomysł na lewego obrońcę, którego nie mamy? No Kiwior. Brawo. Oni tak grają. No jakaś banda chuja. No, jeszcze najniższa nota z ofensywnych piłkarzy. Nie, no dawaj tego. Dawaj Frankowskiego od początku, niech jedzie tam kuźwa. Dobra, jedziemy! Do boju Polsko! Tak już jest sukces, kuźwa tam. Jaki sukces? Premier ci obiecał, że jak wygrasz z Urugwajem, zostaniesz ministrem sprawiedliwości. Ha! Biorę to, w ciemno. Zobacz, wycofał Suareza na skrzydło i dał Nuneza do ataku. Na skrzydło? Na które? Prawe. I on jest wolny, damy radę. W imię Ojca i Syna. Na luzie, patrz, co się... Gdzie tu, kurwa, po autach kupimy? Luzik. Szczęsny! Odważnie. Nerwowo jest, nerwowo. Ranek, gdzie? Co robisz? Się boisz, ten Iran nas trochę tak pomyślał, że my jesteśmy za mocni. A to był tylko Iran. Nawet nie był Irak. Na karne gramy. Ale mamy szczęsnego. O Jezus! Nie no. Uj. Za wysoko ta obrona gra, no. Jak za wysoko? No zobacz, jaką piłę dostał, jest. Ale jaką piłę dostał? No ale to tak nie można, no. Zobacz, no co to za szybkość? No tak właśnie czułem, że żeśmy za ofensywnie wyszli. Nie tam za ofensywnie tam. Ale tak masz grać, no. Naród wymaga tego. No, słuchaj, no nie kopną drugi raz chyba sam na sam. Czy kopną? Nie wiadomo. No, jak kopną, to trzeba i tak grać się na nich. Jest! Ale widziałeś Milik, co moder ten? Ale huknął. He brought us back, a magic man, Jakub, moda. Ale z lewaśki tak dał? Spójrz na to, mi się wydawało, że... Nie, z prawaśki, ale jak? Trzeba patrzeć na ten, na tych naszych dwóch środkowych, ale to nie bardzo mamy co zmienić, nie? Kurwa, no weź mu tę piłkę! Kto tam jest taki, kurwa, z jego powaty? To pewnie, bo on nie trzeźwy jakiś. No zobacz, no. No jak on się odwraca, no co, kto, zobacz co on robi. Peda! Ja! Peda, ja w ciebie wierzyłem. Przerwa, dawaj zmiany, no musimy go zmienić, no zaczął on zakręcony zupełnie. Kurwa, oczywiście jak trwoga to do Glik. Może tego Świdra za Frankowskiego, czy nie? Kamiński w ogóle nie gra. Dawaj Świderskiego na lewą, kuźwa. Gdzie Świder na skrzydło? Co to jest za kretyn? Nie? Zaleski. Czemu Zaleski nie grał w ogóle? No bo był słaby ostatnio. Dawaj Grosika, kuźwa, czy jeszcze za wcześnie? Ciśnę butelką z wodą. Ciśnij. Wszystko w pizdę. Bo oni się wkurwili na mnie, że rzuciłem butelką z wodą. No i całe szczęście. Są zdemotywowani. O Jezu. Żeś mnie nie powstrzymał. Nie, no dobrze, że rzucałeś butelkami. To gorąco tam w tym Katarze, człowieku. Pić im się chciało, może rzucili się na te butelki. Dlaczego my z Urugwajem odpadniemy? Bo są lepsi? Karny. Jaki karny? Dziad. Dobra, szczęsny to broni. Myślałem, że obroni. Nie, no gdzie tam? Czy została nam zmiana? Tak. To Świder, na trzeciego napadziora. Na nich. Jezus, możesz dokładnie zagrać tę piłkę? Nie. Z Iranem to każdy głupi potrafi. Nie, Glik. Co mamy obronić? O jest. No. Nie no, co za dziad? Za pastewny dziad. Dawaj Świderskiego tam. Tak zrobimy, tak. Tak. Aż tak. Wiesz dlaczego tak źle gramy? Nie mamy Kasia, no. No dlaczego to jest wszystko wyblokowane albo obronione, no? Dobrze grają, wiesz? No co oni robią? No uderz to, kuźwa ty. Ale klepanko. Psz. Co poklepali, kuźwa. Środkowi obrońcy dupę dali. No. Peda.
Peda, no. Peda. Kto tego pedę wymyślił? Smyk. Tak, zdecydowanie. Ale pedy nie ma, zobacz, Darwin Nunes jedzie dalej, kuźwa. Pamięci środek obrony, taki autentyczny troszeczkę, wiesz? Znaleźli jeden sposób. Jakiś prosty, nie? Ale jaki powrocik mały, ja się wskazuję w ręce. Glikson tutaj już, pyk. O, ósma kartka, słuchaj, to prawie cała drużyna kartki została. Zaangażowania nam nie brak, to już możemy się ten, w mediach nie bronimy, nie? Ale walczyliśmy, panie. Kurwa, dostaliśmy wyżej niż Michniewicz. No, ale walczyliśmy, zobacz ile kartek. Trzeba było wymęczyć 1-0 z Iranem, to inaczej. No za, no tam Darwin, no nie, zobacz co sobie grają chłopaki, ale nas tłuką. Mówiłem, kurwa, Grosika, pamiętasz, że ostatni mecz u Grosika trzeba opuścić, a już nie możemy nawet. A tak to byśmy 5-2 przegrali. Lewandowski 6-2, najniższa prawie noca w zespole, no to ty. Karol, musisz przedstawić raport Polski na Mundialu. Dlaczego twoim zdaniem przegraliśmy Mundial? Nie bardzo wiedzieliśmy bez smyka, jak poradzić sobie przy stałych fragmentach gry. Za bardzo na nich chyba poszliśmy. I zapomnieliśmy powołać środkowego obrońcę na mecze playoff. Nie no, brakło Kasia, no sam widziałeś, no. No jak można piątkę przyjąć od takiego zespołu jak Urugwaj? I graliśmy o 15, kuźwa. A to całe 4 mecze zagraliśmy. No ale co, niedługo Mistrzostwa Europy. No. Odmłodzimy kadry na Mistrzostwa Europy. Mm-hmm. Nie mogliśmy na Ganę trafić. Urugwaj z Włochami gra. Włosi! To jest chyba... Włosi! Słuchaj, może przegraliśmy z Mistrzami Świata. Naczelniku, Kowalu. Ale... Ja jestem połamany i pognębiony. Francja, Portugalia, finał. Możecie się z nas śmiać, ale... A gdzie Brazylia? No niby... Vinicius, Casemiro, kuźwa... Richarlison... Gdzie Brazylia? Podajemy się do dymisji, czy uznajemy ten wynik za sukces? A mamy jeszcze te oferty z Gladbach i z tych innych? Nie. Nie. Francja mistrzem świata. Tak, jak ja bym przejął Barcelonę, to bym trochę zrobił tam porządku w ataku. Słabych posadził na ławce. Dziękujemy wam za mistrzostwa świata. Padnijcie na Okęcie, zaraz lądujemy, nie? I tam... Mogło być lepiej, ale mogło być też. Do zobaczenia, widzowie. Ja jestem przygnębiony. Czekaj, mistrzostwa Europy są. Wygramy.